Laurie, you are now in top three. Are you going to China or not? I hope I go. But stones are my one good event for me. Yoke is also not very bad. I'm a little bit afraid with ground. It's a little bit too many holes inside, but left is good event for me. But weather is it is like in Africa. So your trip to China depends on this event here in Poland, yes? Yes, of course. Because now you cannot go to World Strongest Man yet. At the moment I'm second and third place. At the moment I go. But yes, we will see it. Yes. What is your chance in World Strongest Man if you are going to China? My main goal is to get final, because I am, if I go, is my second year in World Strongest Man, because I was last year newcomer, and I wasn't managed last year in the final, and I tried to step by step to go final, and maybe next year to get better place in final or something. Thank you.
5 lat jako bardzo niepokornego strongmana. Jakim jesteś sędzią? Mała poprawka, 99 zeszłego wieku, czyli w tej chwili to będzie 15 sezon. Jakim jestem sędzią? Myślę, że sprawiedliwym. Nikogo tu nie faworyzuję, uwielbiam walkę, zawsze walczyłem do końca i nie uznaję czegoś takiego, że jeden się poddaje, jakieś podkładania, nie ma czegoś takiego. Sekundy, metry liczone co do centymetrów i sekund, tak ma być. Ale strongmanem byłeś niepokornym. Czy ja wiem niepokornym? Na pewno byłem rozsądnym, to tak powiedzmy. Zakończyłem karierę tylko i wyłącznie dlatego, że powiem szczerze, moja waga zbliżała się już do 160 kg. A to oznacza, że nawet zwykłe czynności fizyczne oznaczały wielki wysiłek, a także niemożność ich wykonania. W tej chwili trenuję hokej, jestem ze strongmanem nadal związany, jestem pierwszym mistrzem Polski, a także mają mnie za sprawiedliwego, niech tak zostanie. Thank you.
Uwaga!
mógł zdecydować. Prawdzie pierwszy raz. Po ust kierowcom, uwaga! Uwaga! To mam, żeby się to najlepszy życiowy sukces. Jak się udały dzisiejsze zawody? Myślę, że udało się fantastycznie, tylko pogoda nam pokrzyżowała troszeczkę. Nie było tym bardzo zimno ani deszczowo, tylko było za gorąco. Zawodnicy wysiadali. Były bardzo ciężkie konkurencje. Myślę, że cała impreza poszła super. Nie do końca po mojej myśli, ale myślę, że to będzie fajnie pokazane, że potrafimy się integrować z wszystkimi i będzie okej. Jest okej. Kto zakwalifikował się do Mistrzostw Świata? Prędzej zakwalifikował się na Mistrzostwach Europy już Krzysztof Radzikowski, ale powtórzył to tutaj, pokazując na Ustoku, że jest silny. Wygrał niedawno Portugalię, Czechy. Krzysztof Radzikowski był dzisiaj drugi, natomiast Vytautas Lalas jako pierwszy, czyli no, wygrał. Po prostu był pierwszy i nasz drugi zawodnik Robert Cyrwuś. I z tego jesteśmy bardzo dumni i lecą 14 do Chin. Robert Cyrwuś trzeci? Trzeci. Niesamowite. Myślę, że nie przewidywałem tego, bałem się jego występu na takich ciężarach, a pokazał, że go stać i myślę, że potrafi walczyć i będzie godnie reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata. On nigdy nie startował w tak prestiżowych i tak zaawansowanych zawodach. Tak, nigdy nie udało mu się zakwalifikować do takich zawodów. Myślę, że bardzo się przygotował, w tym momencie dał z siebie wszystko i pokazał, że może walczyć z najlepszymi na świecie i udowodnił, że jest godny wylecieć na Mistrzostwa Świata. Vytautas Lalas! Najlepszy z najlepszych! A teraz uwaga! A teraz uwaga, uwaga! Oni teraz wybiegną, bo zaśpiewamy taką jedną pieśń najbardziej znaną. Uwaga! Słuchajcie! Polska! Polska!